chcesz odejść, tam jest klif, wskaż, droga wolna. A teraz daj mi topić w spokoju. O Boże, mało brakowało. Jesteś tam? Jestem, Sam. Nic ci nie jest? Naro, czego oni ode mnie chcą? Rytuał ognia? Co to ma kurwa być? Posłuchaj, idę po ciebie. Wydostanę cię stamtąd. Proszę, proszę, pomóż mi, Naro. Obiecuję. Obiecuję ci, Sam. Hej, zabrała twoje... O nie! Sam! A! Sam! Nie! Proszę, nie! Zostawcie ją, sukiency! Nie zbliżajcie się! Skarbie, nawet nie wiem, od czego zacząć, więc powiem to wprost. Alicja jest twoja. Być może zdawałeś sobie z tego sprawę od samego początku, ale ponieważ znowu zaciągnęłam się na Endurance, nie mogę dłużej ukrywać przed tobą prawdy. Musisz zrozumieć, że nigdy nie chciałam usunąć cię z jej życia. Ale znam cię, Roth. Wiem, jak żyjesz i czego pragniesz. Nie mógłbyś osiąść w jednym miejscu i wychowywać dziecka. Może wszystko popsułam. Może powinnam była pozwolić, żebyś sam dokonał wyboru. Dokonałam go jednak za ciebie, uważałam, że tak będzie najlepiej. Po ekspedycji, kiedy przyjdzie odpowiedni moment, porozmawiajmy o przyszłości. Poświęć chwilę i zastanów się, czego chcesz, dobra?
tygodniach zaszczycono mnie w końcu audiencją u jej wysokości Himiko z Yamatai. Muszę wyznać, iż różni się ona od wszystkich kobiet, jakie dotąd spotkałem. Piękna, lecz nie przenikniona. Rzekłbym, że wyrachowana. Otacza się swoimi kapłankami słońca, nie ma przy niej mężczyzn z wyjątkiem generała jej armii. Kiedy spotkałem się z nią, zdałem sobie sprawę, że jest zupełnie inna niż się wydaje. Mój pan przysłał mnie tu, bym ją szpiegował, bym ocenił siłę jej wojsk, ale teraz czuję, że to ona ocenia mnie. Możliwe, że mój pan nie docenił zagrożenia ze strony Yamatai. Choć nie jestem w stanie oszacować prawdziwej potęgi jej burzowej gwardii, ogarnia mnie przekonanie, iż ze Słoneczną Królową nie należy igrać.
dookoła nie da rady. Muszę jakoś przejść. Thank you.
pochodzi jest jakaś apteczka.
Rod, słyszysz mnie? Rod! Lara, jesteś cała? Tak, w porządku. Twój głos mówi co innego. Rod, nic mi nie jest. Gdzie jesteś, dziewczyno? W jakiejś wiosce koło ufortyfikowanego pałacu. Ja cały czas schodzę ze wzgórza. Jak udało ci się tam tak szybko dotrzeć? Długa historia. Widzę stąd całe miasteczko. Jesteś koło tej dużej bramy? Właśnie idę w jej stronę. To ta owca! Tam! Ognia! Ognia! W Japonii epoki Edo tradycyjny strój męski nie miał kieszeni. Inro były miniaturowymi pojemnikami, w których przechowywano rzeczy osobiste, czymś w rodzaju starożytnego portfela. Thank you.
zwykle wykonany z lakierowanego drewna, ale to jest zrobione z mosiądzu. Prawdopodobnie pochodzi z XIX wieku. Wnętrze tego Inro pachnie tytoniem. Może używano go jako starożytnej papierośnicy? Otoczyć ją!
włosy zgrane. Cierpliwość została wynagrodzona. W końcu mam swoich poruczników, moje zbrojne ramię na wyspie. Sztormy przyniosły mi dokładnie takich ludzi, jakich potrzebuję, aby zacząć tworzyć Bractwo Solarii. Silnych ciałem, ale słabych duchem. Sztormy ich złamały, osłabiły, a ja podniosłem ich z kolan. Teraz mi służą, a za moim pośrednictwem jej, Słonecznej Królowej. Ona wskazuje mi drogę. Zawsze wskazywała mi drogę. Nie mogę zaprzeczać temu, co widziałem. Oni też wkrótce nie będą mogli. Ona jest wszędzie na tej wyspie. Bractwo Solarii musi jednak rosnąć. Zrekrutujemy tylu, ilu zdołamy. Ustanowię prawa, stworzę kodeks, według którego będą żyć i budować dla Słonecznej Królowej, podczas gdy ja będę szukał klucza. Thank you.
są inni. Zamknięci w środku, ale wiem gdzie. Chodź tu do mnie, to wydostaniemy ich razem. Stąd nie dam rady się wspiąć. A, niech to szlak. Oni mają tu jakieś dźwigi towarowe. Spróbuj je uruchomić i podejść z drugiej strony. Okej, zrobi się. Thank you.
to jakiś warsztat. Solary całkowicie przejęli kontrolę nad starymi miejscami na tej wyspie.
pali. O nie. Albo zabijemy twojego kolegę! Ani mi się waż do cholery! Dobrze! Dobrze! Człowieku, to ledwie draśnięcie. Ja jestem z Glasgow. A teraz kopnij za krawędź! Nie! Płacą mi za to. Pałac. Muszę się dostać do pałacu. Osłaniam cię. Możesz się wspinać.
Dzięki Bogu. Rod? Tak. Grim nie żyje. Kazali mi się poddać. Grozili, że go zabiją. Ale on im nie pozwolił. Grim, ty. Ty uparty draniu. Rod, tak mi przykro. Nie. Niepotrzebnie, Laro. Jego śmierć była ważna. Wypijemy za niego, kiedy się stąd wydostaniemy. Spróbuję podejść trochę bliżej. Możesz mnie osłaniać? Jasne. Stąd mam na celu wszystko, aż do pałacowego muru. Okej. Helikopter ratunkowy N888RC odpowiada na sygnał SOS. Leci z frachtowca Trinity. Mówi Konrad Roth z Endurance. Czy mnie słyszycie? Laro, słyszałaś? Leci do nas helikopter ratunkowy. To świetnie, Roth. Daj im jakiś znak. Ja idę po Sam i innych. Laro, może ja powinienem? To nie jest tak jak z tamtym pilotem, Roth. Ja wpakowałam Sam i resztę w ten bałagan i ja ich wydostanę. Dobrze, Laro. Tylko uważaj. Na moście roi się od straży. Świetnie. Jakiś pomysł? Nie będzie łatwo, ale pewnie mogłabyś przejść pod nim. Obawiałam się, że coś takiego powiesz. Nie martw się. Będę cię osłaniał przez całą drogę. Ich na muszce. No to dobrze. Co tam się wyprawia? Myślisz, że dorwali tę obcą? Nie martw się. Jeśli jej nie dorwali, to sama do nas przyjdzie. Ojciec Matias rzuci nas oni, jak jej nie znajdziemy. Tylko jeśli zabijcie. Co? Się bałem, że cię straciłem. Nic ci nie jest? Mój wóz. Nie widzę go! Jest w tabliczce na klifa! Stój! Nie ruszaj się, bo cię zobaczą! Teraz! Stój! Zaczekaj! Już prawie go mam! Ruszaj! Stój! Czekaj! Czekaj!
masz czystą drogę. Dzięki za wsparcie. Chyba jesteśmy kwita. Można tak... Laro, uważaj! Poddaj się, bo skręcę! Wydostanę ich. Wrócę. Obiecuję. Każde stworzenie w przyrodzie zwraca się ku przemocy, gdy chodzi o przetrwanie. Niech ci się zatem nie wydaje, dziewczyno, że cię nie rozumiem. Po prostu jestem na tym świecie o wiele, wiele dłużej. Przygotujcie się, bracia! Nasza królowa za chwilę przemówi! Przemów do nas, Chimiko! Przemów do nas głosem płomieni! Tak mi przykro! Tak mi przykro, popatrz na mnie! Spójrz na mnie, dobrze? Jest wybraną. Wkrótce, moi bracia! Wkrótce będziemy wolni!
Zabierzcie ją do sali tronowej. Twoja walka dobiegła końca, Konradu. Każdy nowy brat otrzymuje zadanie, rolę w Bractwie Solarii. Tak długo, jak Matthias będzie udowadniał, że jest duchowo połączony ze Słoneczną Królową, będą mu wierzyć i będą posłuszni. Inicjacja do Bractwa jest brutalna. Musimy zniszczyć ich człowieczeństwo, żeby mogli być później nieludzcy. Nowych rekrutów wrzuca się w otchłanie jaskiń, gdzie głodują i muszą walczyć o przetrwanie przez wiele dni, czasem tygodni. Ci, którzy przeżyją, są przyjmowani z otwartymi ramionami. Nadal nie umiem wytłumaczyć, z jaką potęgą związał się Matthias, ale już mnie to nie obchodzi. Nigdy nie wydostaniemy się z tej cholernej wyspy. Czasami jestem pewien, że już jesteśmy w piekle. Bóg jeden wie, że po tym, co tu czyniliśmy, powinniśmy w nim być. Szaleństwo! Miejsce jest szalone. Matthias wierzy, że to duch Himiko nas tutaj więzi. To niemożliwe. Niemożliwe. Ale on zaszedł już tak daleko w szaleństwie, że może zatoczył koło do jakiejś dziwnej normalności. Nie uciekniemy stąd helikopterem. Dobrze o tym wiesz, Laro. Intuicja ci to podpowiada. Muszę ostrzec pozostałych. Jeśli na niego wsiądziemy, zginiemy.